Siemaneczko, tutaj Venta. Zapraszam was do 8. odcinka z serii Dead by Daylight. Będziemy grali oczywiście ze szwagrusem, tak więc zaczynajmy! Aż mnie kusi, żeby kupić DLC. Świeży szarłat. Alejka Lampkin. Klaunisko. No. A dobra, z kimś się tam ściga. To robię swój filmik do końca. Sama. Okej. Obserwuję, gdzie idzie klaun, żeby mu zwiać. Aby nie wchodził do góry. Nie, po ulicy na razie się szlaja. Dobra. Szukam jakiegoś silnika na boku, zamiast kurde na tej ulicy. Bo tak kurde. Ja widzę jedno. No ja też już mam swój na boku znaleziony, bo kurde jak on po tej ulicy tam chodzi, to tak niebezpiecznie. Gdzie on leży? Tam? Dopiero. Blisko mnie. No. Żeby on tylko nie szedł w moją stronę, wtedy będzie dobrze. Ale idzie w moim. Okej.
Dobrze, uciekłem. No nie, sprawdził, no bez sensu. I gdzie, w domu? W domu on cię wiesza? Tak. Huh, dobra. Nie, zewnątrz. Uff. Dobra, spierdzielam. Gdzie? Jedna brama? Ła, ale mnie wstrzelił. Nie... Gościu, co ty robisz? No nie, dlaczego mnie? Da się podnieść kogoś? Da się. Ale jak leży, tak wiesz? Tak. Czekaj, mogę sam z siebie się postawić. Ratuj się. Masz do końca? O. Leczy mnie. Leci, leci? Dobra. Dobra. To biegnij w stronę bramy. Słyszę go. Uciekłem. Dom bólu. Kurde. Nie wiem, czy ryzykować. Go nie uratować. Nie wiem, czy zdążę do bramy, ale ciul. Mogę za to zarobić osiągnięcie na Steamie, także... Ja za to dostałem osiągnięcie. Ratuj się. Mam nadzieję, że za to zdobędę osiągnięcie. Nieważne, że zginę. Ale uratowałem go, żeby zdobyć osiągnięcie. A ty się poświęciłeś. No. Dla osiągnięcia na Steamie. To co za knep? Mogłem uciekać, ale... Osiągnięcia ważniejsze. Dobra, lecimy krwi i stąd się. Nie, no nie byłbym tak pesymistycznie nastawiony. Wygramy to. Cmentarz? Mruczy oko. O, gniazdo krup. Zapomniany cmentarz. Każdy ma. No. Już go słyszałem, jak lata z tą piłą. Ja też go słyszę. Thank you.
dobra, za jakąś typiarą tam biega, także na spokojnie zrobię ten mój. Ja też swój już kończę. O, tu zaraz obok powinniście mieć mój. Chciałem przyjść, ale słyszałem. No wiem. Jest tu blisko. Wszędzie boli serce. Dobra, goni go. Nawet nie słyszę. Tylko, że blisko to jest. No nie. Czekaj. No weź to. Zostawił cię? Tak. Nie, już podnosi, dobra. A, dobra. Daj git. Dobra, będzie trzeba się polecić trochę. Prawie mnie walnął. No i walnął. No, w sensie wtedy. Się goni, bawi w berka. I kurde, ma dwie pieczenie. Wziął mnie. Co za cham. Dzięki, ziomek. No nie! Już mam mnie! Leżysz i kwiczysz. Co za wieśniur. Leci do was. Właśnie wiedziałem. Ale jaki on szybki, kurczę, nie? Bo on lata na te miotle. Kurde, no nie wierzę. Trzeba uciec do pustki. Oh!
śmiesznie to trochę wygląda, jak on tak na pierdzie nastąpił. No, turbo dziwne. Ja uciekam do pustki teraz, na razie. Co, gonił się? Tak, już mnie walił, nie? Co za ty. Może można się teleportować. Ciekawe, co to jest? Uwalnianie nawiedzania. Na tej siekierze. Kurde, widzę go już. Rozwala tą siłę. No nie, to jest bez sensu. Już nie żyje. Nie. Jeszcze obok mnie giniesz. Bez sensu. Ten chłop ma wymaksowane tą postać. No nie. To tak nie miało wyglądać. Trójkę damy radę, zobaczymy. Ale wątpię. Jeszcze dwa silniki, kurde. Jak mi to zrobi? Jak sprawdza szafki, ty to oglądasz? Nie. Dobra. To każdy robi swój silnik, na to wygląda. Dzięki temu mamy szansę, że się jeszcze stąd wydostaniemy. Cool.
No nie. Ugrane. Po prostu pograne. Powiem tak. Udało się wieśniakowi. Dobra, ja teraz będę działał na targu. Tylko nie wiem, jak je używać. Ono się samo używa, nie? Jest, 1-2. Idź za mną, chodź tu, spójrz na. 1-2. Akcja jest pełna. Druga akcja to jest moja. Rozumiesz, EFU. Spełnić. No nie. Nie gadaj, że będę wychodził pustką. Tak. Gdzie jesteś, Klapo? Gdzie jesteś? Pokaż mi się. Pokaż mi się, Klapo. Będzie latał od jednej do drugiej klapy. To znaczy bramy. No nic. Tak musi być. Może się uda? Nie wierzę, co on robi. Nie wierzę! Nie wierzę! Uda mi się, kurwa! Udało mi się! Sam! Nie wierzę! Co za emocje! Zdobyłem brąz 1. Kurczam. Zdobyłem więcej punktów nawet od mordulca. No nieźle. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!